Witajcie kochani, z tej strony Maciek Wielobub. Dzisiaj nie mogę się z Wami połączyć na żywo, bo jestem na urlopie, i dlatego myślałem, że nagram takie krótkie wideo, w którym powiem ku refleksji czy ku takiej medytacji o czterech przeszkodach na duchowej ścieżce, czterech przeszkodach w uważności, które też do pewnego stopnia są czterema przeszkodami w naszym codziennym życiu. Oczywiście, takich klasyfikacji przeszkód na ścieżce jest bardzo dużo, i ta jest jedną z nich, ale wydaje mi się, że jest szczególnie jasna, łatwa do zrozumienia i szczególnie łatwo podać pewne konkretne rozwiązania, jak się pozbyć pewnych przeszkód. Więc według tej klasyfikacji są cztery przeszkody na ścieżce: pierwsza przeszkoda to jest lęk, druga przeszkoda to jest ucieczka od trudnych doświadczeń. Trzecia przeszkoda to jest nuda, czy takie doświadczenie znudzenia. I czwarta przeszkoda to jest interpretowanie, nadawanie znaczenia, tworzenie historii zamiast doświadczania. I teraz dwa słowa o każdej z nich. Czemu lęk jest przeszkodą, to chyba dla każdego jest jasne. Każdy chyba doświadczył kiedyś lęku i być może doświadcza go cały czas. jest to normalne doświadczenie, trzeba o tym pamiętać. I teraz, jeżeli chcemy, żeby lęk, że tak powiem, przestał nam przeszkadzać, czy, czy w medytacji, czy w życiu codziennym, bo w medytacji też te różne trudne doświadczenia czasami przychodzą do nas, jeżeli uwolnią się, że tak powiem, spod spodu, na przykład uwolni się to, co wyparte. Więc jeżeli chcemy, żeby ten lęk przestał nam przeszkadzać, to yy, wbrew pozorom nie możemy się od niego odcinać. My musimy go. Paradoksalnie dopuścić do siebie, dopuścić, pozwolić go sobie przeżyć takim, jaki jest, nie odcinając się od niego, nie nakręcając się, nie identyfikując się z nim, po prostu dać mu wybrzmieć i wysłuchać go. I wtedy on traci władzę nad nami, bo nie musimy przed nim uciekać, nie musimy stawać się nim niejako i wtedy on traci nad nami władzę. Możemy go doświadczać i on nam nie przeszkadza. A w każdym razie przynajmniej na początku przeszkadza a może trochę mniej. Ucieczka od trudnych doświadczeń to jest bardzo podobny mechanizm, czyli oczywiście zdarzają nam się różne rzeczy, i te przyjemne, i te przykre. Tak samo w medytacji te różne doświadczenia nas przechodzą, i te przyjemne, i te przykre. I często od jakichś tam trudnych doświadczeń emocjonalnych chcemy troszkę sobie uciec. I to nie jest dobry pomysł, bo mechanizm pracy z tą przeszkodą jest podobny jak z lękiem, a i tak samo, jak jeżeli będziemy uciekać od danych doświadczeń, to one mają cały czas władzę nad nami. One decydują, co my robimy w życiu. Czyli, że pojawia się jakieś tam doświadczenie smutku czy gniewu i my w określony sposób się zachowujemy. To znaczy, że to doświadczenie ma nad nami władzę. Jeżeli chcemy ją odebrać, to znowu, tak jak w poprzednim przypadku, tak jak w wypadku lęku, musimy je dopuścić do siebie, pozwolić sobie je doświadczyć. Nie odcinać się od niego, ale też nie identyfikować, czy nie nakręcać się, nie wchodzić w taką spiralę, w której my się nakręcamy i nakręcamy coraz bardziej. Oczywiście to jest łatwo powiedzieć, ale trochę trudniej wykonać. Tu jedną taką rzecz można by powiedzieć, ważną jeszcze do tego: jeżeli my doświadczamy przyjemne doświadczenia, to też powinniśmy je doświadczać w taki sam sposób czyli dopuszczać je do siebie. Nie odcinać od nich, ale też nie identyfikować się z nimi. I to nam zapewni tak naprawdę taką wolność, wolność od warunkowania zewnętrznego. Trzecia kwestia, to mówię, nuda czy znudzenie i to się oczywiście pojawia i w życiu, na przykład, jak jest jakaś taka czynność, która wymaga pewnej naszej wytrwałości. Wiadomo, tą wytrwałość się jakoś zdobywa w toku różnych działań albo w medytacji czek siada i nic się nie dzieje, nie? Więc to jest pewna przeszkoda, ponieważ jak my szukamy cały czas stymulacji, ekscytacji, to giną nam ważne rzeczy, ginie nam to, co się dzieje aktualnie, ginie nam taka możliwość pobycia ze swoim doświadczeniem i tak dalej. Więc jeżeli chcemy tutaj jakoś Opanować tą nudę jako przeszkodę, to znudzenie jako przeszkodę, to jedynym sposobem jest po prostu dać sobie chwilę czasu. Jeżeli to, to, to znudzenie dotyczy jakiejś czynności ważnej dla nas, którą wykonujemy, to po prostu wykonywać ją dalej i starać się zaangażować jak najbardziej w nią. A jeżeli medytujemy, to też starać się jak najgłębiej być skupionym, zrelaksowanym i tak dalej, bo jak się głęboko wchodzi w medytację. To może nie tyle, że nie czujemy nudy, tylko trochę jakby się wznosimy na pewien poziom, który jest ponad nudą, ponad tym, co nudne i tym, co ciekawe, ponad chęcią stymulacji. Więc to jest taka droga, jeżeli chodzi o znudzenie. I czwarta rzecz, bardzo, bardzo ważna w medytacji: przeszkodą jest też interpretowanie doświadczeń. My tak jesteśmy nauczeni. I jeżeli my interpretujemy doświadczenie, jak ono się pojawia, to nie pozwalamy go sobie przeżyć. Więc ważne jest to, żeby to porzucić. Czyli przychodzi nas przeżycie, to ja je doświadczam. Ono ma różne komponenty. Być może ma jakiś komponent fizyczny, cielesny, że ja czuję na przykład, że ściskam je gdzieś w klatce piersiowej, albo dreszcz mi przeszedł po skórze, ma jakiś komponent emocjonalny, myślowy. Pozwalam sobie doświadczyć w pełni, dopuścić to przeżycie do siebie i nie interpretuję, nie nazywam go, nie etykietuję, nie oceniam. I to jest ten moment dopuszczenia przeżycia. Potem oczywiście często jest tak, że ja muszę to przeżycie zakomunikować, czyli na przykład coś się zdarzyło, co sprawiło mi przykrość, więc ja muszę osobie, która jest, z którą jestem na przykład w relacji, przekazać, co poczułem, czy co poczułam i... Yy, jaka moja potrzeba została zaburzona i być może sformułować jakąś prośbę, o co bym tam prosił, czy prosiła teraz, czy na przyszłość. Więc pamiętajmy, że to nienazywanie przeżyć yy, to nie tyczy się w ogóle na zawsze, tylko w momencie przeżycia. Później nie interpretujmy ich, tylko się zastanówmy, co, co poczuliśmy i yy, yy, z jakiej... Yy, zaburzenia jakiej potrzeby mogło to na przykład przykre odczucie wyniknąć. Więc niech ta komunikacja idzie w tą stronę, a nie w interpretowanie, tworzenie właśnie jakichś historii ze swojego życia, tak zwane w cudzysłowiu, przepraszam, filozofów, dorabianie filozofii. Więc tego unikamy. Więc to tyle. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Miłego wieczoru.